Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny Iwanwo odcinek z symulatora Contraband Police. To znaczy, no, kolejny, pierwszy Iwanwo odcinek z tego symulatora, ale kolejny na moim kanale. Widzę, że tu coś się popsuło. Witam serdecznie, panie Stachu. Stachu. Jeszcze odświeżymy. Pozdrawiam Stachu z Rady. Pozdrawiam serdecznie. Tak, ten Stachu. No, kojarzę. Kojarzę. Zaraz, tylko to jeszcze sobie dodam jedno wyjście. O, działa. Pięknie. Komentarz wycofany. No nie, proszę nie wycofywać komentarzy. Pięknie. Dobra, lepiej. Dobrze, drodzy Państwo, więc zaczynamy nową grę. Ja bardzo widzę, że ten symulator głośny jest. Dobrze. Ładowanie. Co to za gra? Contraband Police. Właśnie będziemy sobie testować. Wiem, że jest to coś ze Strażą Graniczną w każdym razie. Związane. No tak, to cię uroczy nadawanie na żywo, że nie da się wyciąć ładowania. Okej, to się cieszę. Nie da się wyciąć ładowania, no ale tak. Mogłem szybciej wczytać. Ale muzykę mają ciekawą. Tyle to mogę powiedzieć. Iść mi myszkę w ciało. To też mogę powiedzieć. Ojejku. No już jest 80%. Będziemy do tej gry uruchamiać autodaga, o, naciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować. Dlatego, bo tu pewnie będzie mało elementów, takich, że będzie głośno. Przejście graniczne w karikatce. Aka Ristan. Witam pana na Jedwota również. I co, jedziemy sobie autobusem? To wódka Grudok. To nie ta przypadko, liść to nie. Ja nie przetrwam. Ja nie przetrwam. Przetrwam, panie. Pan nie wierzy w moje umiejętności. No podsiadaj w siebry kulku. Ili opokończyli szkali rozników. A duli ma łasi. No zapowiada się ciekawie. Będziemy wypełniać wszystkie rozkazy i obowiązki. Posterony graniczne, tak? Namelduj się u komisarza. Wychodzimy. Gdzie jest pan komisarz? A nie, chciałbym tu przejść. To jest komisarz? O. Nieważne. To nieważne. A, tu jest furtka. No tak. Ach, Marisiu, my was czekali. A dajcie od Akaritan gonna jak kontro gondra, ać karikatka.
Me nomeano komisar Andrzejew. Et objaśnia waszych Daniela. Jak dotarłem do tego. Także swoją teczkę służbową, tak? Idziemy do biura. Tylko ta muzyka mnie tu denerwuje. O. Nie. Zastosuj. Dobrze. Idziemy. Otwórz. Ciekawe, ile tu jest klatek na sekundę. Teczka. Otwórz i sprawdź. Zasad kontroli. Zdjęcie. Jakoś damy radę. Ciągnę za dźwignię, aby zaprosić pierwszego kierowcę. Chodź. Zapraszam. O, dokumenty. Będzie zapis? Oczywiście, że będzie zapis. Automatycznej porównywarki. Aha. Raporcie inspekcji. Notowywaj napotkane błędy. Niezgodności. Zaznacz przynajmniej jeden błąd przed zwróceniem kierowcy lub pozostaw czysty raport, by udzielić zgody na wjazd. Aby otrzymać najwyższą ocenę, musisz znaleźć wszystkie występujące problemy. Czasem raport powiększy się o nowe rubryki z błędami. Dobrze. Czyli co tu? Pan jest ważny. O zdjęcie, no musi się zgadzać zdjęcie. Co, no wszystko się zgadza. O, wjeżdżaj pan. Ważność była dobra, panie. Tak mi się wydaje. No, perfekcyjna kontrola. No, takie kontrole to ja rozumiem. Nie, ważność była dobra tam. Zaraz to zaprezentuję. Kiedyś ważną kartę wstępu. O, tu jest data aktualna, więc można sobie zobaczyć datę ważności i... O, tu już widać, że to się nie zgadza. Na port inspekcji, tak, data ważności się nie zgadza. Numer paszportu też się nie zgadza. Zdjęcie chyba się zgadza, nie wiem. No to się zgadza akurat. Dobrze, dziękuję. Odrzucony. Ja popełniam duży błąd, to pan popełniał błąd, że tu przyjechał. Następny, proszę. No, słuszna odmowa, perfekcyjna kontrola. A to jest lampka. Ja bym chciał sobie sprawdzić. Nie da się sprawdzić, czy wszystko było w porządku? Gościu co czasy nie ma na odnowienie dokumentów. Chyba tak, najwidoczniej z tego wychodzi, że nie ma. To co jest?
gazeta. Rząd rozdaje ujawnione kolaboracje. Oficer Straży Granicznej aresztowany. Aha. Witam serdecznie, ale kolej. Witam serdecznie pana na transmisji. Co tak, późno? No bo dzień wolny. Dla mnie to późno może być. No jak to jest, jak już człowiek ma wakacje? To się zgadza. To się zgadza. To się też zgadza. To jest wszystko w porządku, panie. Może pan jechać. Pan się zwija, bo nie lubi czegoś takiego i woli maszynę. No, z maszyny też kiedyś będzie transmisja, spokojnie. Ale miło, że pan wpadł, chociaż na chwilę. No, perfekcyjna kontra. A pod F1 są wyniki kontroli. Ciekawe. Argumenty. A jeszcze muszę je zabrać, no tak. A dalej, kto już tutaj się zaraz. Raport z inspekcji mi się nie zgadza. Data ważności się nie zgadza. Numer paszportu się zgadza, zdjęcie. Coś się zgadza. No dobrze. Będzie, będzie, na spokojnie, odrzuć. Kolejny. A już nikogo nie ma. Będzie oni wszyscy. Co, już koniec? To tak szybko. Regulacje wjazdowe, przemytnicy. Świetny. A czemu plus 80? Czegoś nie zaznaczyłem? Możliwe. Weź się na zasłużony odpoczynek? Tak szybko? Może tak, no chyba. Chyba gdzieś się musiałem pomylić. Obrawne kontrole 4, utrzymanie własności, a nagrodzenie pracowników. Ciebie też, ale mnie co? Żegna pan? No ja też pana żegnam. Do miłego zobaczenia. Nie tak, nagrodzenie pracowników. 75 plus 60. To nie daje aż tyle. Czy to razy 3 się liczy? A nie wiem. W każdym razie jestem na plus. Czego chcić więcej? Dajcie Warisu, menomiano Juri Petrov, a ja madre komisaria Ciju et prewudzić rugaszny den na waszego treningu. Oprowadzę twój drugi dzień szkolenia. Miliszczać in krasnej aktywnia ać oberankowych szmuglistów. Jak było oberankowe, o. Ili at Maduro, et dostawić za wam straszne informacje. Każe wanutriczka estio eno kontrabadicielu. Wy madre posukaci wsiem, który pasujcie opisaniu. Nębinica, nuracho kontrabandu a szajadić ać akarystanska. Aha. Otrikso aśnita. Azwi arabacznito szajadić. Tak cię wzywam. Na spokojnie. Podejrzewamy, że kierowca, który wczoraj nie zatrzymał się do kontroli, będzie próbował przekroczyć granicę. Częściowy numer rejestracyjny 6680. A na co mam wpaść? Maszynkę, czekam na maszynę. Ciebie też wpadniesz, ale na co mam wpaść?
Ciekawe. Zaraz zobaczymy. No pan transmisję na żywo prowadzisz? Czy to się dzieje? Teraz postaramy się zobaczyć. Ciekawe, czemu usuwa. Aha, już teraz rozumiem. Tak, sobie zobaczymy po transmisji. Nawet mam uruchomione już w przeglądarce, więc po transmisji sobie zobaczę. Dobrze, a teraz tak, drugi przemytnik. Jeden z naszych informatorów wewnątrz gangu czarnych węży pozyskał cenne informacje dotyczące kolejnego transportu kontrabandy. Mój kierowcy 40 lat. Dobrze. Otwieramy bramkę. O Subiku to nie wiem, ale lajka to zostawię. Kontrabandu 668 gram. Poproszę o opuszczenie. W takim razie. Wszystko wiemy. No, narka, do zobaczenia. Do zobaczenia kiedyś, później, na maszynie. A my teraz tak. Sprawdzałem tylko jeszcze głośności. Czy się wszystko zgadza? Nie, tu chcę przejść, a... O! Dawaj pan! Moje! Moje! To nic nie ma. To nic nie ma. To nic nie ma. A nóż się skończył. Otwórz jeszcze ten schowek. To nic na razie nie ma. Kiedyś jeszcze O! Witam. Bagażniczek? To nic nie ma. A bynajmniej tak jest napisane, że to kokaina. Nie wiem, czy idzie to jakoś sprawdzić w tym symulatorze. Wyjdź. Przejętą kontrabandę tu przechowuję? A tu, no jest. Mam tu w ekwipunku. No jest kokaina. Jak nic. Jak w ogóle. No, pięknie. Nie, zostawię w magazynie, bo mi jeszcze coś weźmie. Nie. To tata nie. O, czyli strefa inspekcji. Wiesz pan. Madre złamać blaszcznik, kartoporniki, ilio odkryć na wsiem kryjówków.
Za to lejny ekspenio. A wie pierwszy madre pawrzeniać na bocca. Z tą wiedzą możesz wrócić do naszej inspekcji. A tak będziemy witać. Co to jest? A zważyć mogę chyba. Oś tu pan. Nożem pana witam. Witam pana. Szolek. Mów pan. Co pana sprowadza? I mam mieć 40 lat, żeby być w kontrabandzie. A ta urodzenia 31, a jest 81, więc mam 50 lat. A nie. Już widzimy tu raport. Imię i nazwisko się nie zgadza. No i się nie zgadza. Data ważności się jeszcze nie zgadza. O. Jak pan wyglądasz? Nie no, z wyglądu jest podobny, nie? Czy tylko mnie straszy? Nie no, chyba raczej jest podobny, nie? Więc ty się w ogóle przestarzały. Państwa. Karistan. Pojazdy. Dobra, zamknij pan. To jest zrobione. Odrzuć. Następny. Nie, nie jest. Już podaję dokumenty. Słuszna odmowa. Wiesz, tylko świetny dostałem. Czemu nie doskonały? Ozen Kulijew. Zgadza się. Królestwo RK. Było chyba takie państwo, nie? Królestwo RK, tak. To jest ważne, to jest ważne. To się zgadza. Ile pan ma lat? Pan nie ma 40. Pan ma 41. Dobra. Wygląda identycznie. Ten typek nie wyglądał tak samo? A mi się wydawało, że wyglądał. A no dobrze. Mniej pieniędzy. My tego pana wpuścimy. Kolejny proszę. Mam nadzieję, że to nie był ten. On miał 41 lat. No perfekcyjna kontrola. Dobrze. Tym razem. Nie chciałem panu drzwi otwierać. W ogóle okno otwierał, jak pod drzwi otworzyłem. No i pan dokumenty. Ten będzie miał 40, na pewno. Nie, nie ma 40. To jest ważne, to jest ważne. Numer paszportu byś... On nie... Nie, on nie miał 40. No nie miał równa, ale no... Romanowicz, Andrzej... Zgadza się. Jak pan wygląda? Pan się pokaże dokładnie. No ten wygląda tak samo. A tu jest mapa jeszcze. No cóż pan. Zatwierdź. Chodź. Bożego Dajna, o. No i to już wszyscy. No cóż, kolejny piękny dzień. Za nami, no. Aresztowany? Ojej. A on nie miał równo 40.
Dobra robota. Przestępca wjechał do kraju. Dobra robota. Okej, bardzo dobra, super robota. No cóż, idziemy spać.